W imieniu wydawnictwa Edycja Spotkania chciałbym powitać wszystkich najserdeczniej. Dzisiaj przedstawimy polskie krajowe wydanie notatek, zapisek księdza Jerzego Popiełuszki obejmujące lata 1980-1984. Pierwsze wydanie, które Państwo tutaj widzicie, wyszło w Paryżu parę miesięcy po śmierci księdza Jerzego. W wydaniu obecnym jest wydanie poszerzone o wstęp przyjaciela księdza Jerzego, księdza Stanisława Małkowskiego. Są tam bardzo ciekawe teksty, nigdzie nie publikowane, które zostawił na różnych kartkach ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dzisiaj ta sprawa jest bardzo aktualna. Bardzo aktualna i mamy nadzieję, właśnie dlatego, żeśmy to zrobili, to spotkanie, że po zmianach w kraju dążenie do prawdy zwycięży, zatriumfuje. Dla nas wszystkich, świadków tamtej epoki, męczeństwa księdza Jerzego, będzie to papierek lakmusowy, czy żyjemy rzeczywiście naprawdę w wolnej Rzeczpospolitej. Chciałbym powitać serdecznie rodzinę księdza Jerzego Popiełuszka. Od tego powinienem zacząć. Józefa Popiełuszko. Wraz z córką Barbarą. Jesteśmy z wami, cały naród jest z wami. Natomiast mam tutaj pewną niespodziankę i od niej chciałbym zacząć. Jest tutaj między nami człowiek, który w tym czasie był pracownikiem 11 Departamentu pierwszego Wydziału, czyli 11 Wydziału pierwszego Departamentu, który był po tamtej stronie złej mocy. Pan pułkownik Wroński napisał książkę i był świadkiem pewnej narady, która się odbyła w 2 dni po śmierci księdza Jerzego, ale o tym opowie sam. Jest to kluczowe świadectwo, w jaki sposób ta sprawa już była z góry przesądzona i poddano rozwiązania, kto i gdzie zabił księdza Jerzego. Bardzo proszę pana Piotra Wrońskiego. Dzień dobry Państwu, dziękuję, że daliście mi Państwo szansę wystąpić przed Wami. Teraz pierwszy raz chyba mówię publicznie. Jestem autorem tej książki, spisek założycielski, historia jednego morderstwa. To jest Osnuta na kambie porwania księdza Jerzego powieść, ponieważ uznałem, że przy tym stanie wiedzy, jaka jest, przy tej ilości, przy istnieniu zbioru zastrzeżonego, czy liczeniu głównych sprawców i głównych aktorów, mogę napisać tylko powieść, nie jestem w stanie napisać dokumentu. Księdza Jerzego, jak Państwo wiecie, porwano w piątek wieczorem, gdzieś koło godziny 22. Sobota była wolna wtedy, bo to była jedna chyba z tych dwóch wolnych sobot w miesiącu. Pierwszy raz radio w ogóle i telewizja podała, że porwano znanego warszawskiego księdza Jerzego P. W sobotę i w niedzielę też już były komunikaty w telewizji, bez podawania nazwiska, bez niczego. Ja byłem świeżo po szkole w Kijku tak wtedy, bo ja skończyłem w sierpniu szkołę w 1984 roku i tak pracowałem trochę na dwóch etatach, trochę w wywiadzie w Departamencie Pierwszym i trochę miałem praktykę w Departamencie Drugim w kontrwywiadzie. I rano przyszedłem do pracy w poniedziałek i zwołano specjalną naradę pracowników. Ówczesny naczelnik, już nie żyjący zresztą, Henryk Bosak, stąd też ciężko mówić o świadectwie, skoro to praktycznie nikt tego nie potwierdzi, powiedział nam w poniedziałek rano, że porwano księdza Jerzego Popiełuszkę. Dla większości z nas, no proszę wybaczyć, nie należałem i nie należę do kościoła, w związku z czym
to nie były, no, nie miałem wspólnego z departamentem czwartym, myśmy byli wywiadem, byliśmy podziałaniem w zupełnie innym polu, nawet nie wiedzieliśmy, kto to jest, na dobrą sprawę. I że porwa zrobiło to, porwano i zamordowano, i że zrobiło to trzech oficerów departamentu czwartego. MSW, czyli tego, który się popularnie, jak się mówi, zajmował się kościołem, bo oficjalna nazwa była ochroną Kościoła Katolickiego, Związków Religijnych i innych. I tak to się nazywało właśnie, bo tak to wyglądało w nomenklaturze MSW. Powiedziano nam wtedy od razu, że jest to cios wymierzony w politykę porozumienia generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. Już od razu przygotowano narrację. Wtedy było zupełnie inaczej. Ja poszedłem, pamiętam, wchodzę na górę do departamentu drugiego i oni nie wiedzieli w ogóle na ten temat nic. Nas proszono również, byśmy nie mówili. Oczywiście to nie jest dowód w sensie prawnym, jak pan prokurator pewnie od razu wie, dlatego że to jest moje stwierdzenie. Nie wiem, czy ktoś to będzie chciał potwierdzić jeszcze, czy nie potwierdzić tych, którzy tam wtedy byli, ale tak było. Od razu zresztą w środę, czy proszę zauważyć, że pierwszy raz nazwisko Piotrowskiego padło chyba na konferencji Urbana w czwartek, tuż przed odkryciem zwłok. Bo we wtorek czy w środę podano, że zrobił to Grzegorz P., pracownik MSW na początku, na tej zasadzie. Ja teraz jestem, proszę Państwa, o 32 lata mądrzejszy, bogatszy o doświadczenie zarówno życiowe, jak i zawodowe, operacyjne. I pisząc tą książkę postawiłem pewną hipotezę, że był to właśnie mor założycielski, który miał doprowadzić do przede wszystkim podzielenia, rozdzielenia opozycji na konstruktywną, tak zwaną konstruktywną i tą, która była niekonstruktywna, oddzielenie tej opozycji, rozpoczęcie rozmów z opozycją. Ja uważam, i to piszę w tej książce, że za tą zbrodnią stały wówczas oficjalne władze. Nie żadni twardogłowi, jak wtedy mówiono, żaden Beton, żaden Milewski. Nie dałoby się, proszę Państwa, zrobić tego. Proszę mi wierzyć, Wy Państwo znacie MSW z filmów, z książek, z IPN-u, ja znam je od środka. Pamiętam, jak to było, znam wszystkie biurokratyzmy, jakie tam były, wszelkie rodzaju. Nie dałoby się zrobić tej operacji, ja przepraszam, że tak mówię, bo tak w takich kategoriach to traktuję w tym momencie, bez wiedzy aktualnych przełożonych, którzy mieli siły, możliwości i środki. Tak uważam. W książce oczywiście pokazuje pewną tezę, łącznie z przywiezieniem ciała w sobotę, a nie w niedzielę, że to ciało zostało znalezione. Też zresztą w dziwny sposób, dlatego że Urban na konferencji powiedział, że ciało natychmiast zostanie znalezione, już prawie już nie znaleźli, nagle pstryk, ciało znaleziono, prawda? Cała reszta, co się jeszcze potem stało, proszę Państwa? Później, w samym MSW nastąpiła czystka. To znaczy, praktycznie nastąpiła ogromna zmiana pokoleniowa. Prawie wszyscy ci, których nazywaliśmy partyzantami, ja się urodziłem w 57 roku, więc dla mnie ci ludzie, którzy, tam było jeszcze pełno ludzi, którzy tutaj walczyli, którzy byli w czasie wojny w partyzance, później tam z NKWD, różnych tych takich utrwalaczy, to wszystko zostało zmienione. Znaczy średnia wieku naczelników i dyrektorów nagle zmniejszyła się o prawie 20 lat. Ale jedno jest wspólne. Praktycznie wszyscy przeciwnicy Kiszczaka i zwolennicy właśnie tych poprzednich ratowników zniknęli. Zniknęli. Powstali sami ludzie właśnie Kiszczaka. Oni przejęli MSW. I to właściwie byłoby wszystko, co miałem do powiedzenia. No, książce pisałem dużo więcej o sprawach politycznych, bo między innymi również muszę powiedzieć, że też jest bardzo ciekawe, mnie cały czas zaciekawiło, pisząc tą książkę, co się stało z Piotrowskim dalej. On milczy i chyba będzie milczał, ale jak on żył, z czego on żył, jak on przeżył to więzienie, skąd miał pieniądze na adwokata i to dobrego adwokata. To jest to, wszystkie te pytania są do wyjaśnienia. Uważam również, tak jak tu wielokrotnie mówiłem z panem Jeglińskim na tym spotkaniu, że póki istnieją jakiekolwiek zbiory zastrzeżone, póty tej sprawy nie wyjaśni. Niestety. Dziękuję bardzo i ja przepraszam, że nie będę udał udziału w dyskusji, ale muszę się rozdwoić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To było bardzo cenne świadectwo. A teraz przekazuję już mikrofon panu Piotrowi Lipce. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że pan Piotr Wroński powiedział o spotkaniu, o którym to spotkaniu opowiedział mi też kilka lat temu inny funkcjonariusz Departamentu IV, więc potwierdzona jest ta informacja w drugim źródle. Natomiast co do samej sprawy, co do wznowienia po 30 latach zapisków błogosławionego, mam nadzieję już niedługo, świętego księdza Jerzego Popiełuszki, to jest to lektura rzeczywiście niezwykła. To nie są regularnie pisane teksty przez księdza, to są teksty pisane trochę w biegu, pisane trochę na marginesach rzeczywistości, jakby to próbować ująć bardziej poetycko. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że w tych zapiskach widać przeżywanie kapłaństwa i przeżywanie służby dla ludzi. To jest coś, co przebija z wielu zdań, z wielu stron tego tekstu. I dobrze się stało, że wydawnictwo pomyślało o wznowieniu tej książki, która istniała w bardzo małym, wąskim zakresie, ponieważ to wydanie francuskie, które osobiście posiadam i jest dla mnie bardzo cenne, było później bezdebitowo wydawane, ale na powielaczach. A więc bardzo niewyraźny druk, bardzo małe litery, niewyraźne zdjęcia. To, co otrzymujemy teraz, to jest bardzo cenny prezent od historii i taki głos księdza, który, jak sądzę, jest nam dzisiaj również potrzebny. Bardzo dobrym pomysłem, jak sądzę, okazało się zaproszenie pana prokuratora Witkowskiego, jak państwo wiecie, prowadzącego dwukrotnie śledztwo związane z męczeńską śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. W roku 1991 po raz pierwszy zostało to śledztwo panu prokuratorowi odebrane. Po raz drugi w roku 2004 to była 20. rocznica uprowadzenia i śmierci księdza Jerzego. Myślę, że zdecydowanie więcej powie pan prokurator, który przygotował specjalny tekst na spotkanie z państwem. Sądzę też, że po tym wystąpieniu i po całej dyskusji będzie możliwość zadawania pytań i rozmowy, bo ona jest cały czas potrzebna i jak widać z ilości osób, które przyszły na to spotkanie późną wieczorową porą, jest nadal potrzebna. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie państwu, za przybycie. Bardzo się cieszę, że będę mógł przekazać to swoje sprawozdanie z czynności, które podjąłem po odsunięciu mnie od sprawy. Państwo pozwolą, zarówno pierwszy, jak i drugi raz, Państwo pozwolą, że z przyczyn technicznych będę to czynił na siedząco. Szanowni drodzy Państwo, kiedy w czerwcu 1990 roku w ówczesnym Departamencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości przekazywano mi akta tzw. procesu Wrońskiego, byłem przekonany, że śledztwo w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, które wszcząłem w lipcu 1990 roku, będzie kontynuacją postępowania z lat 80., które w powszechnej opinii pobieżnych chociażby obserwatorów zakończono przedwcześnie, przerywając krąg podejrzanych, a później oskarżonych na osobie pułkownika Adama Pietruszki. Na przełomie września i października 1990 roku razem z ówczesnym pierwszym zastępcą prokuratora generalnego panem Aleksandrem Hercogiem zostaliśmy zaproszeni
przez ówczesnego ministra stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, nadzorującego pracę Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, na spotkaniu, podczas którego udzielona została przez nas informacja o aktualnym wówczas stanie postępowania. Następnie, w trakcie luźniejszej już rozmowy, padło pytanie ze strony pana Lecha Kaczyńskiego, skierowane bardziej do mnie jako prowadzącego śledztwo, czy w trakcie dotychczasowego śledztwa natrafiono na okoliczności, które kwestionowałyby ustalenia poczynione w toku procesu toruńskiego. Przyznam, że w ówczesnych realiach sprawy pytanie to mnie zaskoczyło. Oczywiście zaprzeczyłem, a pan prokurator Herzog potwierdził moje stanowisko. Później nieraz wracałem do tego wątku naszej rozmowy. Zastanawiałem się, czy pytanie to zadano tak sobie mimochodem, czy też kryje się za nim jakaś treść, informacja czy sugestia dla mnie, mogąca mieć istotne znaczenie w sprawie zbrodni na księdzu Jerzym. Roztrząsając tę kwestię, brałem wówczas pod uwagę, że śledztwo prowadzone w latach 80. w ekspresowym tempie na tak zwane polityczne zamówienie ma niedoróbki, uchybienia, jednak bez wpływu, jak się wydawało, na późniejsze rozstrzygnięcie. Ale żeby mogły one zmienić cały obraz zdarzenia, to nie mieściło mi się w tamtym czasie w głowie. Dopiero w wyniku żmudnych czynności procesowych, intensywnej i efektywnej pracy prokuratorów, policjantów i funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w okresie od czerwca 90 roku do grudnia 91 roku oraz prokuratorów IPN i policjantów w okresie od lutego 2002 roku do października 2004 roku, w mojej opinii, jako prokuratora prowadzącego we wskazanych okresach śledztwo, rzeczywisty przebieg uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki jest odmienny od przedstawionego w aktach procesu toruńskiego. Proszę wybaczyć, że poprzestanę na wyrażeniu tej opinii, gdyż nie jestem uprawniony bez zgody aktualnie prowadzącego śledztwa prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, a takowej nie mam, do przekazania Państwu szczegółowego uzasadnienia mojego stanowiska. Będąc w trudnym z tego punktu widzenia położeniu teraz wobec Państwa, tutaj w tym miejscu, no bo przecież nie chcę być jedynie obiektem wizualnych spostrzeżeń, uznałem za stosowne zdać teraz sprawozdanie z niektórych działań, które podjąłem w celu przywrócenia sprawie właściwego biegu, będąc całkowicie w 100% przekonany, że racja jest po mojej stronie, po stronie prokuratorów i policjantów, z którymi współpracowałem. To nie prokuratorzy i policjanci ponoszą główną odpowiedzialność za to, że śledztwo to trwa tak długo. Po upływie 2 tygodni od odsunięcia mnie po raz pierwszy od śledztwa w dniu 17 grudnia 1990 roku skierowałem na piśmie do czołowych osobistości piastujących wysokie stanowiska państwowe apel następującej treści z włączeniem zbędnych dla ukazania istoty zagadnienia fragmentów. Cytuję. Uprzejmie przedstawiam aktualną sytuację dotyczącą czynności śledczych w sprawie o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Tak pisałem 17 grudnia 1991 roku. Postępowanie przygotowawcze wykazało, iż w resorcie spraw wewnętrznych funkcjonowała w ramach tamtejszej struktury organizacja przestępcza. Przestępstwa dokonane przez Służbę Bezpieczeństwa na terenie kraju były inspirowane, a w przypadku wielu czynów kierowane w stadium wykonania przez ówczesne władze resortu.
Ukazanie pewnego obrazu tej zbrodni od strony faktycznej, jak i jej ocena prawna, nie są możliwe w oderwaniu od rozpoznania pozostałych przestępstw, których popełnienie zarzucono generałom MSW. Chodzi o Ciastonia i Płatkę. Zbrodnia ta była jednym z elementów szerszych działań. W dniu 15 listopada 1991 roku złożyłem w Departamencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o aprobatę plan przewidujący postawienie zarzutów dalszym osobom wyżej postawionym w hierarchii ówczesnych władz. Plan ten nie uzyskał akceptacji. Wówczas kierownictwo Departamentu zdecydowało wbrew mojemu stanowisku o wyłączeniu z akt głównych sprawy materiału przeciwko generałom Ciastoniowi Płatkowi w części jedynie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, co niezwykle utrudniło możliwość prowadzenia dalszego kompleksowego śledztwa. Spowoduje to niepowodzenie nie tylko w dalszym postępowaniu wobec skazanych podejrzanych, ale co ważniejsze, może zaważyć na skuteczności ścigania dalszych sprawców zbrodni, którzy zajmowali wyższe stanowiska w hierarchii MSW od generałów Ciastonia i Płatka. Przerwany został na określonym etapie tok zaawansowanych działań śledczych. Reasumując, uprzejmie pana proszę o rozważenie poparcia inicjatywy powołania w sprawie przedmiotowej specjalnego zespołu śledczego złożonego z prokuratorów i funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa. Pozwoliłoby to na niezakłócone kontynuowanie śledztwa przy uwzględnieniu jego charakteru, tematyki, stopnia złożoności, zmniejszając ryzyko przepływu informacji ze śledztwa na zewnątrz, zapewnienie prowadzącym postępowanie niezależności od wpływów partykularnych interesów grup nacisku. Powyższy apel otrzymali pan Lech Wałęsa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor dr habilitowany Wiesław Chrzanowski, marszałek Sejmu RP, pan Jan Olszewski, prezes Rady Ministrów, pan profesor dr habilitowany Lech Chwalandysz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan Henryk Majewski, minister spraw wewnętrznych, pan Krzysztof Bielecki, już w tym czasie były prezes Rady Ministrów, pan Lech Kaczyński, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan profesor dr habilitowany Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan profesor dr habilitowany Andrzej Murzynowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, pan Leszek Moczulski, przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, pan Jarosław Kaczyński, przewodniczący Porozumienia Centrum, pan Tadeusz Mazowiecki, przewodniczący Unii Demokratycznej, pan Donald Tusk, przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Na powyższy apel odpowiedzieli, zapraszając do swoich biur i odbywając ze mną rozmowy, pan Leszek Moczulski, panowie Lech i Jarosław Kaczyńscy, pan Jan Olszewski, pan Lech Chwalandysz, reprezentujący stanowisko głowy państwa, i pan Henryk Majewski. Pozostali wymienieni wyż wcześniej przeze mnie panowie, apel ten pozostawili bez reakcji. Nakreślę teraz przebieg kontaktów ze skazanymi osobami, które odpowiedziały na mój apel, przy czym ograniczyłem to do trzech osób. Pan Lech Wałęsa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent Lech Wałęsa trzykrotnie telefonował do mnie osobiście na telefon biurowy, niedługo po wyborze na urząd prezydenta RP. Pytał mnie, jak przebiega śledztwo. Przy czym, nie czekając na odpowiedź, od razu zaznaczał, że nie interesują go, i tu już zdania nie będę kończył z uwagi na szacunek dla tego miejsca. W każdym bądź razie odpowiedź była negatywna. Ośmieliłem się zauważyć, że przez telefon trudno mi o tym mówić, w związku z czym zaproponowałem, żeby pan prezydent wskazał sposób kontaktu, aby interesujące go dane przekazać bezpośrednio, na przykład, że możemy się spotkać. Może byłem zbyt śmiały, bo usłyszałem właśnie to,
Przepraszam, muszę nawiązać, to mi się troszeczkę, bo wcześniej usłyszałem odpowiedź, że nie interesują go płotki, tylko grube ryby. Natomiast tutaj, w tej dalszej części rozmowy, pan prezydent na moje pytanie o sposób realizacji tego odpowiedział, że właśnie w taki sposób, za który ja tutaj państwu przytoczyć nie mogę. Była to odpowiedź negatywna. Nawet mnie to specjalnie w jakiejś mierze nie zdziwiło, znając wcześniej podobne wypowiedzi pana prezydenta. Kiedy na wiosnę 1991 roku śledztwo wymagało organizacyjnego wsparcia, którego Departament Prokuratury nie zapewniał, pozostawiając samemu sobie, wymusiłem spotkanie w Belwederze. Poszliśmy tam wprost z ulicy z policjantem funkcjonariuszem UOP z grupy śledczej. Żołnierzowi pełniącemu wartę okazałem legitymację służbową i powiedziałem z bardzo poważną miną, aby zawiadomił pana prezydenta, że przyszliśmy w odwiedziny. Na reakcję nie musieliśmy długo czekać, poproszono nas do środka. Przyjął nas pan minister Mieczysław Wachowski, który oświadczył, że pan prezydent upoważnił go do rozmowy z nami. Przedstawiliśmy nasze problemy. W konkluzji pan minister cierpliwie wysłuchał, zapewniając, że wszelkie problemy tej natury będziemy mieli z głowy tak mniej więcej za tydzień, nie mówiąc, co konkretnie ma na myśli. Okazało się, że tyle trzeba było czekać na zmiany kadrowe w Departamencie Prokuratury. Z funkcji pierwszego zastępcy prokuratora generalnego odwołany został pan prokurator Aleksander Herzog, a na jego miejsce powołany pan prokurator Stanisław Iwanicki. Kiedy czułem, że nad śledztwem kolejny raz zbierają się czarne chmury, ponownie poprosiłem pana prezydenta o spotkanie, tym razem już w sposób bardziej oficjalny. Doszło do niego w trzeciej dekadzie października 1991 roku. Byłem tym razem sam, pan prezydent z panem Wachowskim. Uważałem za swój obowiązek przekazanie bezpośrednio głowie państwa legendarnemu przywódcy Solidarności, zwłaszcza że wcześniej osobiście interesował się przebiegiem śledztwa, mojej najwyższej miary obawy co do losu sprawy o zabójstwo kapłana, którego stosunek do prawdy, do Boga i człowieka od początku kwalifikował go do grona świętych. Nie musiałem tłumaczyć, jak bardzo polska jest to sprawa, jak bardzo narodowa. Wydawało się, że tak wszyscy uważają. Niczego konkretnego poza słowami zrozumienia i aprobaty dla moich wysiłków nie usłyszałem. Na koniec pan prezydent rzucił do mnie, niech pan wytrzyma jeszcze miesiąc. W dniu 4 grudnia 1991 roku, to jest następnego dnia po odebraniu śledztwa, zatelefonował do mnie wiceminister spraw wewnętrznych pan profesor Jan Widacki, który z ramienia resortu sprawował bezpośredni nadzór nad grupą policyjną powołaną do tej sprawy. Powiedział krótko: jedziemy do Wałęsy. Zaraz miał po mnie podjechać samochód. Kiedy miałem wychodzić, minister zadzwonił podobnie. Zmiana planów, jedziemy do Majewskiego, ministra spraw wewnętrznych. Pan Majewski stwierdził, że otrzymał polecenie osobistego zapoznania się z zaistniałą sytuacją. Byłem wówczas na bieżąco informowany przez moich przyjaciół, że pan minister wysoko ocenił moją pracę. Cofając się nieco w czasie, we wrześniu 1991 roku, wysokie noty za sposób prowadzenia sprawy i osiągnięte wyniki wystawił mi po zbadaniu akt nieżyjący już ówczesny wicedyrektor Departamentu Prokuratury dr Kazimierz Krasny. Jeszcze w tamtym czasie jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan profesor Wiesław Chrzanowski osobiście pogratulował mi wzorowego prowadzenia śledztwa. Przez chwilę wydawało się, że dramat został zażegnany. Schodząc już na ziemię, w dniu 17 grudnia przeprowadziłem z gabinetu pana ministra Falandysza rozmowę telefoniczną z panem ministrem Mieczysławem Wachowskim. Powiedział on do mnie, żebym się nie martwił, że on i pan prezydent dobrze mnie znają i nie wierzą w żadne idiotyzmy opowiadane na mój temat. Podzielają mój punkt widzenia na sprawę zabójstwa księdza Popiełuszki. Pan minister Wachowski zapytał, czy materiały sprawy są dobrze zabezpieczone, co potwierdziłem, dodając, że osobiście ich pilnuję. Pan minister Wachowski zapewnił mnie, że jeżeli ktoś dobierze się do tych materiałów, to, cytuję, pójdzie siedzieć.
Mam poza tym spokojnie czekać na rozwój wypadków. Wszystko wkrótce wróci do normy. Na dotrzymanie tej obietnicy spokojnie czekałem do maja 92 roku. W dniu 22 maja 1992 roku przekazałem na ręce pana ministra Lecha Falandysza pismo skierowane do prezydenta pana Lecha Wałęsy. Oto treść tego pisma. Cytuję. W nawiązaniu do wcześniej kierowanych do pana prezydenta pism oraz przeprowadzonych rozmów, niniejszym zawiadamiam pana, iż śledztwo w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki przez osoby wyżej sytuowane w hierarchii resortu spraw wewnętrznych w 1984 roku od generałów Ciastonia i Płatka faktycznie zostało przerwane w listopadzie 1991 roku. Zaś zebrany w tym postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy jest poddawany systematycznej destrukcji. W stosunku do mojej osoby rozpoczęto kampanię oszczerstw, publikując kłamstwa i przekłamania na temat sposobu prowadzenia przeze mnie śledztwa do dnia 3 grudnia 1991 roku. Publicznie skrytykowałem decyzję o skierowaniu do sądu materiałów tylko w stosunku do Ciastronia i Płatka i wyłącznie o zabójstwo księdza Popiełuszki. Wskazałem na szkodliwość merytoryczną tej decyzji i ewentualność porażki sądowej prokuratora. Powyższe działanie Departamentu Prokuratury, jeśli się zważy, że poniechano pełnego wyjaśnienia ukarania wszystkich zbrodni popełnionych w latach 80. przez SB, świadczą o braku politycznej woli ukarania osób podejrzanych o kierowanie wykonaniem zabójstw księży, działaczy Solidarności, strajkujących robotników. Dlatego też po wyczerpaniu wszystkich dostępnych mi możliwości przeciwstawienia się wskazanym działaniom godzącym w ściganie tych przestępstw, uprzejmie proszę pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o definitywne rozstrzygnięcie kwestii, czy ściganie karne zbrodniarzy, którzy w sposób zaprogramowany realizowali politykę fizycznej eliminacji duchownych katolickich oraz działaczy opozycji politycznej w latach 80. leży w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli tak, to uprzejmie proszę pana prezydenta o pilne stworzenie faktycznych i prawnych gwarancji wykonania zadań w tym zakresie przez Urząd Prokuratorski. Odpowiedzi na to pismo nie otrzymałem. Nie mając już nadziei na uzyskanie czegokolwiek, zatelefonowałem jeszcze do pana ministra Wachowskiego z zapytaniem, czy zostaną podjęte jakieś działania w sprawie księdza, jednak on szybko mnie zbył, informując, że jest wizytę prezydenta Ukrainy Krawczuk, którego właśnie podejmują. Dodał, że jeżeli mam jakieś informacje, to żeby mnie przekazał. I na tym mój kontakt z kancelarią pana prezydenta Lecha Wałęsy urwał się ostatecznie. Jakiś czas potem pan prezydent Lech Wałęsa, występując w programie Polskiego Radia Sygnały Dnia, odpowiadając na pytanie radiosłuchacza, stwierdził, że nic nie wiedział o tym, ażeby prokurator Andrzej Witkowski został odsunięty od prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Pan Jan Olszewski, prezes Rady Ministrów. Z panem mecenasem Janem Olszewskim po raz pierwszy rozmawiałem telefonicznie w dzień po wyborze go na urząd premiera, w dniu 7 grudnia 1991 roku. W dużym skrócie nakreśliłem zaistniały problem, po czym pan premier zaprosił mnie na spotkanie w dniu 8 grudnia do pałacyku w Alejach Ujazdowskich, gdzie mieścił się Komitet Obywatelski. Nadzieje wspólnie z policjantami żywiliśmy ogromne. Wydawało się, że uratowanie sprawy jest na wyciągnięcie ręki. Na spotkanie z panem premierem przybyłem z funkcjonariuszem UOP z grupy śledczej. Po stronie pana premiera w rozmowie wzięli udział pan mecenas świętej pamięci Andrzej Grabiński i pan mecenas Andrzej Zalewski. Po wysłuchaniu mojego referatu w kwestii dalszego biegu sprawy, stanowisko, które przedstawiłem, uzyskało pełną aprobatę biorących udział w rozmowie. Jednakże z wcieleniem w życie tego satysfakcjonującego stanowiska pojawiły się problemy natury technicznej. Z jednej strony pan premier wskazał na to, że dopiero rozpoczyna pełnienie tej funkcji i nie ma jeszcze zorganizowanego miejsca pracy. A co istotniejsze, przez najbliższy okres przyjdzie mu kierować starym składem Rady Ministrów.
Pan premier zapewnił jednak, że wykorzysta wszelkie posiadane kontakty w Ministerstwie Sprawiedliwości w celu unormowania sytuacji w śledztwie. Zaznaczył przy tym, że chce wysłuchać również zdania moich oponentów w Departamencie Prokuratury. Pan mecenas Zalewski poprosił, żebym utrzymywał pieczę nad szafą pancerną, w której składowano akta. Uzgodniliśmy, że kontakt z panem premierem będę utrzymywał za pośrednictwem pana mecenasa Andrzeja Grabińskiego, który jednoznacznie identyfikuje swój pogląd na sprawę z moim stanowiskiem, wciąż powtarzając, abym się trzymał. Po dniu 8 grudnia 1991 roku przeprowadziłem z panem mecenasem Grabińskim kilka rozmów telefonicznych, w toku których mówił, że jak tylko Sejm zatwierdzi skład rządu zaproponowany przez pana premiera Jana Olszewskiego, to wracam do sprawy. Zapewniał jednocześnie o poparciu dla mojego stanowiska ze swej strony i ze strony pana premiera. Jak zawsze nalegał, żebym się trzymał. Czas dłużył się nieskończenie, wreszcie wybrany został nowy gabinet. Po świętach Bożego Narodzenia 1991 roku zatelefonowałem do pana mecenasa Grabińskiego, oczekując satysfakcjonującej wiadomości. Tymczasem oznajmił mi on, że jest mu przykro. Nie możemy, cytuję, nie możemy nic robić, zaszły pewne okoliczności. Dociekliwie dopytuję, czy to oznacza, że panowie przestaliście mi wierzyć, na co pan mecenas Andrzej Grabiński odpowiedział przecząco, stwierdzając, że, cytuję, nadal nie popierają, ale prywatnie. Niczego w tej sprawie nie mogą zrobić. Ostatni raz usłyszałem pozdrowienie od pana mecenasa. Niech pan się trzyma. Jakiś czas później zorientowałem się, obserwując bieg wydarzeń politycznych w kraju, że być może rzeczywiście nie mogli nic zrobić. Pan Lech Kaczyński, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Drugie moje spotkanie ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, o pierwszym wspomniałem na wstępie, miało miejsce już po odsunięciu mnie od śledztwa w dniu 15 lutego 1991 roku, tuż po wyborze pana Lecha Kaczyńskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Spotkaliśmy się w Sejmie, w klubie parlamentarnym Porozumienia Centrum. Pan Lech Kaczyński potwierdził, że poprosił mnie na spotkanie w związku z moim apelem o udzielenie pomocy w przywróceniu normalnego biegu w sprawie księdza Popiełuszki z 17 grudnia 1991 roku, który on między innymi otrzymał. Najpierw omówiłem powstałą sytuację, wskazałem na jej konsekwencje rujnujące już poczynione ustalenia faktyczne, uniemożliwiające zarazem dokonywanie nowych. Pan Lech Kaczyński stwierdził, że nie muszę go przekonywać o słuszności przyjętego przeze mnie kierunku śledztwa. Jest on aż nazbyt oczywisty. Nie ma sensu, jak chcieliby niektórzy, robić z tego magii i wody z mózgu. Skoro zatem wszystko jest jasne, porozmawiajmy o przyczynach. Te zaś zasadzają się na uzgodnieniach dokonanych w Magdalence w 1989 roku. Pan Lech Kaczyński następnie stwierdził, że brał co prawda udział w rozmowach przy okrągłym stole, jednakże w jego obecności nigdy nie prowadzono rozmów na temat praktycznego znaczenia terminu tzw. grubej kreski. Nie wyklucza on jednak, że rozmowy w tym przedmiocie, to jest praktycznego znaczenia terminu gruba kreska, prowadzili inni uczestnicy obrad. Pan Lech Kaczyński upoważnił mnie do publicznego informowania o tej jego wypowiedzi z podkreśleniem sformułowania nie wyklucza. Pan Lech Kaczyński, kontynuując, stwierdził, że wobec powstałej w śledztwie sytuacji żałuje, że nie przyjął w swoim czasie oferowanego mu stanowiska ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bo wtedy nikt by mi nie przeszkodził w prowadzeniu śledztwa do końca. Na pożegnanie pan Lech Kaczyński, dodając mi słów otuchy, podkreślił,
abym się tylko nie dał wyrzucić z prokuratury. Dalekowzroczności tych słów miałem niebawem doświadczyć i to nie raz, jednak z każdej z próg uprzykrzania mi zawodowego bytu i wyrzucenia poza nawias wychodziłem nie tylko zwycięski, ale jeszcze bardziej umocniony. Kolejny raz z panem Lechem Kaczyńskim spotkałem się osobiście w połowie 2001 roku, kiedy pełnił on urząd ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Byłem wtedy prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej, naczelnikiem oddziałowej Komisji Ścigania w Lublinie. Przyszedłem do IPN w październiku 2000 roku głównie po to, aby zgodnie z danymi mi obietnicami dokończyć śledztwo w sprawie zbrodni na księdzu Jerzym. Tak mnie zapewniało kierownictwo Instytutu. Jednak czas upływał, a specjalnie nikt się nie kwapił, żeby przekazać akta do IPN. Rozmowa z ministrem Lechem Kaczyńskim miała miejsce w jego gabinecie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pan Lech Kaczyński po wysłuchaniu mnie obiecał szybką pomoc. Przekazał numer swojego telefonu na wypadek, gdyby problemy nie nastąpiły. Kiedy wyraziłem swoją wdzięczność, jednocześnie podkreśliłem, że ma on bardzo dużo obowiązków, bo w związku z tym zajmowanie się tą jedną sprawą może stanowić dla niego pewien wysiłek, problem. Wtedy pan Lech Kaczyński odpowiedział mi, że jemu bardzo na tej sprawie zależy, żeby została wyjaśniona. Niedługo potem, w sierpniu 2001 roku, z polecenia pana Lecha Kaczyńskiego, i to już jest praktyczny skutek tej wizyty, zatelefonował do mnie pan minister świętej pamięci Zbigniew Wasserman. W wyniku tej rozmowy i późniejszych kontaktów akta żądanej sprawy niebawem zostały przekazane z prokuratury okręgowej w Warszawie do oddziałowej komisji ścigania w Lublinie. W 2003 roku nawiązałem z panem Lechem Kaczyńskim, wtedy jako prezydentem miasta Warszawy, kontakt telefoniczny, uzyskując znaczącą pomoc organizacyjną w zakresie realizacji jednego z istotnych wątków śledztwa. Szanowni drodzy Państwo, ja już nie mam więcej czasu i tak przekroczyłem dany limit, aby opisać historię części chociażby dalszych kontaktów, które nawiązywałem z szeregiem znaczących osób na polskiej scenie politycznej w celu ratowania śledztwa. To, co przedstawiłem, jest tylko niewielkim, aczkolwiek ważnym fragmentem dużo większej całości. Wielu znawców tematu, dzisiaj pan dyrektor Piotr Jedliński, podkreśla, że stosunek do prawdy w tej sprawie jest papierkiem lakmusowym wiarygodności tych osób. Ubolewam, że wśród niektórych historyków warszawskich, panuje pogląd, że skoro obecne śledztwo IPN wciąż się toczy, to obowiązujący dla nich jest dogmat toruński, pomimo że nie zaprzeczają oni istniejącym wątpliwościom. Myślę, że u źródeł takiej postawy leży motywacja, którą przedstawił świętej pamięci pan profesor doktor habilitowany Janusz Kurtyka w rozmowie z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem profesorem Mirosławem Piotrowskim, który rozmowę tę zrelacjonował następująco. Cytuję. Nowym prezesem IPN został profesor Janusz Kurtyka. Z mojej inicjatywy spotkaliśmy się na roboczym śniadaniu, podczas którego poprosiłem go, aby przywrócił śledztwo w sprawie księdza Jerzego Popiełuszki prokuratorowi Witkowskiemu. Pan prezes wyznał szczerze, że tego nie zrobi. Z jednego powodu. Wprawdzie wiedział doskonale, że dotychczasowe ustalenia przedstawiane w czasie procesu toruńskiego nie są zgodne z prawdą, to obawiał się, że jeśli przywróci prowadzenie śledztwa Witkowskiemu, ten uwolni od odpowiedzialności za zabójstwo kapitana Piotrowskiego, porucznika Pękalę i porucznika Chmielewskiego.
Co ważniejsze, prezes Kurtyka nie miał pewności, czy prawdziwych sprawców uda się postawić przed sądem i skazać. Właśnie ten argument przeważył. Koniec cytatu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam za przekroczenie czasu. Państwo pewnie zauważyli i wyczuli emocjonalny ton tego wystąpienia, bo to są lata pracy. To nie jest tylko urzędowe stwierdzenie pewnych faktów. Proszę zauważyć, że IPN cały czas śledztwo prowadzi. Prowadzi je bodajże już 9. prokurator. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się tutaj za bardzo. I właściwie niczego nie wiemy. Odchodzą kolejni ludzie, świadkowie, osoby, które być może mogłyby w tej sprawie coś powiedzieć, złożyć zeznanie, być może dostarczyć jakieś dokumenty, ale cały czas to wszystko się toczy, ludzie odchodzą i właściwie niedługo będziemy mieli do czynienia wyłącznie ze śledztwem prowadzonym przez historyków, czyli ze śledztwem, można powiedzieć, przypominającym trochę dziennikarskie śledztwo, czyli dokumenty, dokumenty, dokumenty. Korzystając z obecności pana Morawieckiego, chciałbym zadać pytanie o to, czy pan widzi jakąkolwiek szansę, by do tego śledztwa, które już dwukrotnie prowadził w swojej prokuratorskiej karierze pan prokurator Andrzej Witkowski, powrócił. Czy pan widzi jakiś cień szansy? Odczytam państwu taki apel na wspólnoty z panem Piotrem Glińskim, też zaaprobowanym, nie podpisany, ale zaaprobowanym przez pana prokuratora, no ponieważ on jest stroną w tej sprawie. To jest tak, o prawdę. Całe zło stanu wojennego i lat 80. symbolizuje morderstwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jak to się stało? Oficjalna, procesowa wersja wydarzeń budzi rozliczne wątpliwości. Polacy mają prawo wiedzieć, czy ta zbrodnia była samowolą kilku funkcjonariuszy SB, czy zaplanowanym aktem systemu, działaniem sił i osób ten system reprezentujących, zmierzających do ukrytych celów. Mija 27 lat od obrad Okrągłego Stołu, w cieniu których doszło do również niewyjaśnionych śmierci księży Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha. Mamy nowe, demokratyczne władze. Prezydenta, parlament, rząd, ministra sprawiedliwości. Domagamy się podjęcia odpowiednich czynności prawnych. Oczekujemy wysiłku w rozświetleniu tajemnic, które obciążają naszą najnowszą historię. To obowiązek polskiej wolności. Wołamy o prawdę. No to jest ten tekst, który tutaj podpisaliśmy z panem redaktorem. I teraz zapraszamy państwa, zwracamy się do społeczeństwa o poparcie tej inicjatywy mającej na celu doprowadzenie do ostatecznego wyjaśnienia morderstwa księdza Popiełuszki. Prosimy o wysyłanie listów na adres Ministerstwa Sprawiedliwości i podajemy to adres Aleje Ujazdowskie 11. No będziemy starali się też to pismo osobiście dostarczyć panu ministrowi sprawiedliwości, panu Ziobrze i przekonać go do podjęcia tego wysiłku nad wyjaśnieniem tej sprawy. Przypomnę państwu, że 28 października na spotkaniu przeczytaliśmy apel do prezydenta Rzeczpospolitej o odtajnienie i spowodowanie poprzez inicjatywę ustawodawczą odtajnienia akt zbioru zastrzeżonego IPN. Dopiero teraz, wczoraj, otrzymaliśmy pismo podpisane przez jakąś specjalistkę wydziału,
a odpowiedział to wydział, taki wydział jakiś skarg czy zażaleń. Więc w ten sposób potraktowano tak ważną sprawę jak, proszę Państwa, jak odtajnienie zbioru zastrzeżonego. Bez tego nie będzie ani wolności, ani demokracji, ani normalnego rozwoju ekonomicznego. Dlatego bardzo Państwa prosimy, bo ten apel jest po prostu takim ostatnim wołaniem puszczyka. Dlatego, że je, tak jak powiedziałem, jest to papierek lakmusowy, czy 25 października zeszłego roku był datą przełomową, czy tylko... Nie dokończę. Dziękuję. Chciałbym poprosić teraz księdza Stanisława Małkowskiego o danie świadectwa związanego z osobą księdza Jerzego Popiełuszki. Znaliście się od czasów seminaryjnych, później wielokrotnie się spotykaliście. Jakim człowiekiem, kapłanem był ksiądz Jerzy Popiełuszko? Ksiądz Jerzy Popiełuszko prawdę rozumiał nie tylko jako coś, ale jako kogoś, jako Chrystusa i Matkę Najświętszą. I dlatego w swojej posłudze kapłańskiej odwołał się do mszy świętej za ojczyznę ofiary Chrystusa, odwołał się do modlitwy różańcowej i wszelkich form pobożności osobistej i społecznej, które były wołaniem do Boga: Panie Boże, ratuj, bo sami sobie nie poradzimy. I dzisiejsza sytuacja jest podobna do tamtej, która wówczas istniała. 25 października to był pewien znak szansy, pewien dar, który może być przyjęty albo odrzucony. Pewna szansa się pojawiła, aby ten mord założycielski III RP, jakim było zamęczenie księdza Jerzego Popiełuszki wraz z zakłamaniem tego mordu, dziennikarze śledczy tak to określają i uzasadniają, jako mord założycielski III RP. Czy zbrodnia na księdzu Jerzym będzie dalej mordem założycielskim tego tworu, który powstaje jako pewna próba zreformowania III RP, aby powstał twór bardziej jakiś taki strawny i bardziej akceptowany przez społeczeństwo niż ta III RP, która budziła rosnący opór, choćby przez analogię z PRL-em, określano powszechnie jako PRL bis. No więc jeżeli chcemy z tego bagna się wydobyć, to nie wpadajmy w inne bagno podobne obok, tylko sięgnijmy w takie środki, po jakie sięgnął ksiądz Jerzy Popiełuszko, nie polegając tylko na własnej sile świadectwa, które dawał, ale również na pomocy z wysoka, której przyzywał i którą otrzymał po to, by świadectwo słowa potwierdzić świadectwem krwi. I gdy dowiedziałem się, że został porwany, byłem przekonany, że został zamęczony, czy że będzie zamęczony w najbliższym czasie i odebrałem to jako drogę ku męczeństwu potwierdzoną przez Kościół. I to potwierdzenie męczeństwa się dokonało już przez beatyfikację księdza Jerzego, ale wciąż z tym tkwi kłamstwo, bo wielu ludzi z kręgów kościelnych i świeckich i duchownych sądziło, że wyjaśnienie prawdy sprzeciwia się procesowi beatyfikacyjnemu księdza Jerzego Popiełuszki, a dalej procesowi kanonizacyjnemu, czyli lepiej sprawę zakłamać, ukryć, po to, żeby nie robić tutaj dodatkowych trudności i pobudzać do jakichś wahań, wątpliwości, jak to było, tak czy inaczej. Znowu, czy prawda jest przeciwieństwem z tej drogi ku wolności, po której wydaje się, że jakoś jednak kroczymy, czy też prawda jest warunkiem wolności, zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa, jako mój uczniowie poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli panie księdze, że Popiełuszko był wiernym, świadomym, ofiarnym uczniem Jezusa Chrystusa, poznał prawdę nie tylko jako wyjaśnienie pewnych sytuacji polskich, w tym, w tej, w tym,
przeciwieństwie z jednej strony stan wojenny, z drugiej strony Solidarność, więc on jeszcze do jednej, do drugiej rzeczywistości i odnosił się konsekwentnie. Przenosząc, przekładając prawo Boże i Ewangelię Chrystusa na sprawy społeczne, polityczne, państwowe, publiczne, co zresztą przez wielu jego kolegów księży było oceniane negatywnie. Nie mieszaj się do polityki, no, do polityki zostaw polityką, zostaw tylko diabłu. Jeżeli politykę się zostawia ludziom, którzy nie służą Chrystusowi, tylko diabłu, no to małe skutki tej polityki. No więc chodzi o to, żeby tę politykę dzisiejszą, tego tworu, który powstaje w miejsce III RP, próbując zmodyfikować tę opłakaną rzeczywistość, jaka wytworzyła się w Polsce w wyniku tej grubej kresji, Wolnego Stołu, prawie całych machinacji. A jednym z elementów tych machinacji bardzo istotnym jest zakłamanie sprawy zamęczenia księdza Jerzego Popiełuszki. No więc sięgnijmy po takie narzędzia jak Lucjata Różańcowa za Ojczyznę, jak intronizację Jezusa Chrystusa na króla Polski, jak w szerszym sensie ofiarowanie w Białym Sercu Rosji, co się nie stało zgodnie z życzeniem Matki Bożej Fatimskiej. Miał tego dokonać Ojciec Święty w jedności biskupami Kościoła Wszechnego na świecie. To się nie dokonało, to się nie dokonało. Owszem, jest pewien projekt intronizacji w sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata naszej ojczyźnie, ale zauważmy, że 25 października jest to bardzo szczególna data. Jest to ostatnia niedziela przed świętem wszystkich świętych, która była zgodnie z encyklą Paschum Matthiusa XI świętem Chrystusa Króla, w odróżnieniu od święta Chrystusa Króla Wszechświata. To znaczy przeniesienie święta z ostatniej niedzieli października przed uroczystością wszystkich świętych na ostatnią niedzielę roku liturgicznego zarazem zmieniło sens. Chrystus jest Królem Wszechświata, czy ktoś chce, czy nie chce. Natomiast według nauki społecznej Kościoła, zresztą zgodnie z Pismem Świętym, Chrystus jest Królem w tym sensie, że my poddajemy się Jego, oczywiście, że jest Królem, czy chcemy, czy nie chcemy, ale sposób sprawowania królewskiej władzy Chrystusa wobec społeczeństw, wobec narodu, wobec państw, wobec ludzi indywidualnie, we wspólnotach i w rodzinach i tak dalej, zależy od tego, czy my tej władzy chcemy się poddać. I o to zabiegał Pius XI. Natomiast w tej chwili sprawę królowania Chrystusa jako Króla Wszechświata odsyła się do eschatologii, do spraw ostatecznych, do tego Sądu Bożego, gdzie w wymiarze sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych uzna, że Chrystus jest Panem i nie będzie, nawet diabły nie będą miał już nic do powiedzenia na ten temat i działalność będzie nieskuteczna, bo już ze sługami złych duchów. Porządku sprawiedliwości taki, którą się niechybnie dokona. Natomiast porządku Bożego Miłosierdzia, tryumf spraw doczesnych teraz, i to był sens święta Chrystusa Króla 25 października ubiegłym roku, bo to była ostatnia niedziela października przed świętem wszystkich świętych, tak jak to 90 lat temu uchwalił Pius XI pod natchnieniem Ducha Świętego. No, trzeba rozumieć to rozróżnienie. Albo zostawiamy sprawę, no to Pan Bóg w swoim czasie to wszystko wyjaśni, osądzi, będzie wiadomo i tak dalej. Albo naszą sytuację doczesną, także doczesną Polski, narodu, kultury polskiej, wiary polskiej, państwa polskiego, uzależniamy od tego, czy tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko chciał, poddamy się władzy Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. Też nie, przecież takie było jego orędzie, taka była istota jego przesłania. On odnosił sprawy Boże do spraw ludzkich i to w szerszym sensie, nie tylko osobistym, życia wewnętrznego, życia prywatnego. Możesz sobie wierzyć jak chcesz, ale w sprawach społecznych pozostaw politykom politykę, oni się lepiej na tym znają. No to pytanie, czy diabeł się lepiej zna na polityce i jego służby, czy też Pan Jezus i Matka Najświętsza, ci, którzy służą Bogu i chcą politykę po Bożemu tutaj kształtować. Jeszcze Jerzy Popiełuszko chciał politykę kształtować po Bożemu. I taka jest istota jego orędzia. Więc jeżeli chcemy się teraz tego bagna kolejnego, który się rysuje przed nami, i to nie tylko w sensie polskim, w sensie europejskim, światowym, prawda? Być może wybuchnie trzecia wojna światowa niedługo, no zobaczymy. Publicysta Stanisław Michalkiewicz mówi, że ten rok jest ostatnim rokiem spokoju. Względnego spokoju.
może sytuacja międzynarodowa się tak zmienić, że nie będziemy mieli możliwości działania. Przed wybuchem II wojny światowej były pewne możliwości działania, choćby wezwania narodu do krucjaty różańcowej za ojczyznę, organizacji Praw Polski. Tego zaniechano. Przed wybuchem powstania warszawskiego również działań zbiorowych, modlitewnych zaniechano. Te działania były przed zwycięstwem nad bolszewikami w roku 1920, dlatego to zwycięstwo określa się mianem cud nad Wisłą. Tutaj współdziałali ludzie z Panem Bogiem, Bóg sprawdził z ludźmi, bo było to proszony, był wezwany Pan Jezus, Matka Najświętsza, byli wezwani, Jezu ratuj, Jezu czyń to, czego my sami z siebie uczynić nie możemy. Takiego wezwania w tej chwili braknie i tak trzeba widzieć całą postawę kapłańską, społeczną, narodową i polską księdza Jerzego Popiełuszki. Łączenie spraw Bożych ze sprawami ludzkimi po to, żeby się zwycięstwo dokonało. Nawet zakłamanie mordu na księdzu Jerzym i jakby potwierdzenie tego, że jest to akt założycielski już nie tylko trzeciej RP, ale tego otworu, który powstaje z mutacji pewnej owej trzeciej RP w tej chwili na naszych oczach, to była przegrana. To była wielka przegrana, gdy Polska w ten konflikt światowy, który się rysuje, który już trwa, Polska wyjdzie słaba, bez możliwości zaznaczenia swojej roli jako znaku wyzwolenia i kolesi dalej do narodów. Dziękuję. Korzystam jeszcze z obecności księdza Jana Sikorskiego z tego prostego powodu, że ksiądz Jan był na jednej z rozpraw procesu toruńskiego. Chciałbym zapytać, jakie ksiądz odnosił wrażenie, będąc na sali ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, słuchając kolejnych wystąpień, czując tę atmosferę, będąc na sali sądowej wśród publiczności. Zaopatrzony w pozwolenie i przepustkę sugestie z kurii metropolitalnej, udałem się na salę sądową w Toruniu. I miałem możliwość tylko bycia raz. Tak się układało wtedy, ale bardzo w momencie charakterystycznym. Proszę uważać, siadam na sali, słucham wypowiedzi, patrzę na skazanych. No patrzę trochę jako ksiądz. Trochę mi tych ludzi żal, bo zostali osaczeni różnymi pytaniami. Widzę, jak troszkę w tych odpowiedziach się gubią. Widzę, jak są bardzo przejęci. Jak są przejęci. Rozumiem i wiem, jaka na ich ciąży odpowiedzialność i co się stało. Ale to przecież ludzie. Przemawia również i Grzegorz Piotrowski. Jest bardzo taki, wydaje mi się, przybity w tym momencie, tym, co mówi. No więc takie sobie snuję kapłańskie refleksje o zbrodni, o psychice człowieka. Opatrzności Bożej. Jest przerwa. Obiad. Może rezerwowy, tak też. Przerwa. No i po przerwie pełen tych różnych myśli przychodzę na salę i widzę kompletną zmianę. Jakbym był w innym sądzie i wśród innych ludzi. Wstaje Grzegorz Piotrowski jak katon, przemawia, atakując bardzo odważnie właśnie księdza Jerzego, tego, który był ofiarą tego nieszczęścia, właściwie robi z niego przyczynę. Przedstawia swoją rolę jako człowieka osaczonego, biednego, któremu on nie pozwala spełniać swojej roli, który dla społeczeństwa dokonuje takich rzeczy, które komplikują życie społeczne i polityczne w Polsce. Jest po prostu człowiekiem atakującym. Wiecie co? I znowu tak chciałem spojrzeć po ludzku na niego. Przed chwilą niejako, trudno powiedzieć, no, żałowałem go. W tej chwili widzę, że to jest po prostu nakręcane monstrum i mówi zupełnie coś innego niż to, co pasowało do jego wypowiedzi przedpołudniowej. Byłem, no domyślacie się wszyscy, wstrząśnięty. Jak ten sam człowiek może nagle się zmienić?
Bardzo byłbym ciekawy, pan prokurator może jakoś to jakieś światło rzucił. Choć możemy się domyśleć, co się stało w czasie tej przerwy obiadowej, że nagle ci oskarżeni nagle stają się teraz oskarżycielami. I to był dla mnie ogromny wstrząs. Bardzo jakiś taki charakterystyczny. Noszę to w sercu i dzielę się tym. Dziękuję. Myślę, że pan prokurator odpowie. Proszę bardzo. Oni byli tam, gdzie byli przetrzymywani przed wprowadzeniem przez na salę rozpraw, byli po prostu instruowani, jak mają, jakiej treści mają wyjaśnienia składać. Uczeni byli wprost tego, to mogę państwu przekazać ze śledztwa z lat 90., nie z tego, które aktualnie się toczy. Także to była cały czas manipulacja ich wyjaśnieniami, ich reakcjami, ich zachowaniem. Także myślę, że mógłbym wiele więcej powiedzieć, gdybym aktualnie tą sprawą się zajmował, byśmy te wszystkie kwestie już mieli podane do publicznej wiadomości. Dziękuję bardzo. Państwo być może wiecie, cały proces toruński był bezpośrednio, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na żywo, online, transmitowany do Komitetu Centralnego i do MSW. Te poszczególne dni procesu Ciastoń Kiszczak oglądali to, ale chociażby pan Rakowski w swoich wspomnieniach mówi, że któregoś dnia natknął się na generała Kiszczaka, który oglądał proces w Toruniu u siebie w gabinecie i na bieżąco starano się poprzez chociażby te przerwy obiadowe, o których wspomniał ksiądz Jan Sikorski, instruować oskarżonych, jak mają odpowiadać, co mają mówić, w którą stronę kierować swoje wyjaśnienia na sali sądowej. Tak było również podczas słynnego przesłuchania generała Płatka, gdzie zaczął mówić o przygotowywanym zamachu podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II w 1983 roku. Po przerwie już do tego tematu nie wrócono i wątek zamknięto. Zresztą takich niedomkniętych wątków, zmian można było zaobserwować wiele. Całe szczęście, że ekipa, która, całe szczęście w cudzysłowie, że ekipa, która pracowała, transmitując ten proces na potrzeby Komitetu Centralnego, zachowała zapis audio, który jest obecnie w Archiwum Polskiego Radia z pieczątkami MSW. Można ten proces sobie odtworzyć. Myślę, że historycy, dziennikarze będą mieli z tego materiału duży pożytek. Natomiast wracając do samej sprawy, pytanie jeszcze do pana prokuratora Witkowskiego. Czy pan wierzy, że uda się panu po raz kolejny wrócić do sprawy i tę sprawę zamknąć? A jeżeli wróciłby pan do tej sprawy, to w jakim czasie przewidywałby pan mniej więcej jej zakończenie? Myślę, że z pańskim doświadczeniem kilkudziesięciu lat pracy w prokuraturze przy sprawach przede wszystkim zabójstw, ta odpowiedź, nawet jeżeli teoretyczna, nie będzie kłopotliwa dla pana. Państwo dobrze wiedzą, czas biegnie bardzo. Lata upływają, zmieniają się sytuacje, okoliczności nam przybywa tych lat. Ja tę gotowość cały czas zachowuję, ale decyzja o ewentualnym przywróceniu tego śledztwa dla mnie, dla grupy, z którą policjantów, prokuratorów, żebyśmy mogli odnowić tę wiedzę i wprowadzić w życie, zależy oczywiście od już w nowych realiach prokuratury, od 4 marca, kiedy wejdzie w życie ustawa, prawo o prokuraturze i przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze. Ja nie wiem, czy pan prezydent już podpisał, ale myślę, że to nastąpi, jeżeli jeszcze nie nastąpiło. I wtedy powstaną takie warunki, jako że nie może w mojej ocenie to postępowanie być prowadzone w takich warunkach, w jakich obecnie. Ono musi być prowadzone w uwarunkowaniach charakterystycznych dla prowadzenia śledztw w stosunku do
przestępczości zorganizowanej. Wiemy, że takie sprawy prowadzą wyspecjalizowane wydziały, które dodatkowo, w myśl nowych przepisów, które wejdą w życie, będą usytuowane na szczeblu prokuratury krajowej. To bardzo nadaje rangę. W Ministerstwie Sprawiedliwości, w Prokuraturze Krajowej przepisy mające wejść w życie przewidują też tworzenie specjalnych grup śledczych, zespołów śledczych dla prowadzenia spraw najbardziej skomplikowanych stanach faktycznych, obszerem dowodowo zawiłych. Także też nie dzieje się to bez przyczyny, jako że w naszych uwarunkowaniach, jak wiemy, jest dużo takich spraw, afer, którym należy nadać odpowiednią rangę, żeby mogły zostać skutecznie przeprowadzone. Także warunki organizacyjne, warunki, tak ogólnie mówiąc, logistyczne do tego już są w tych przepisach, które mają wejść w życie, przynajmniej od strony normatywnej. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest też kadrowa obsada tych spraw z punktu widzenia właśnie osób prowadzących. Ja tak obrazowo mogę tylko powiedzieć, że grupa policyjna, która powstawała w lutym 91 roku do druga już grupa, wcześniej była inna, potem właśnie już w celu przyspieszenia tych działań, jakiejś konkretyzacji, jaką myśmy, postępy w śledztwie były i należało podejmować dalsze, już bardziej złożone działania. Został do tworzenia tej grupy wyznaczony świętej pamięci Andrzej Buczyński, pułkownik, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doskonały policjant, który dostał polecenie od ministra właśnie zorganizowania takiej grupy. Mogę Państwu powiedzieć, że około tygodnia przyjeżdżali kandydaci z całego kraju po to, żeby można było spośród nich wyselekcjonować tych najlepszych. Dlatego, bo sprawa naprawdę jest nietuzinkowa i była i jest nietuzinkowa. Dlatego tak posługuję się tym przykładem, że mam takie swoje osobiste oczekiwanie, że ci, którzy będą decydować o tym, dokonają również od tej strony najlepszych wyborów. Ja taką gotowość wyrażam i jestem do dyspozycji, także zależy to właśnie już od decyzji moich przełożonych. Jak długo to może potrwać? Jeżeli sprawę oddałem w 2004 roku, teraz mamy 2016. Te informacje, które docierają do nas z Instytutu Pamięci Narodowej, są dosyć skąpe. Ja nie mam żadnych innych poza tymi, które są oficjalnie podawane. Ostatnio chyba prokurator Gołębiewicz w lutym 2015 roku informował o analizowaniu kolejnych partii materiałów archiwalnych, dokumentów, które napływają. Więc to nie chciałbym tu do tego się ustosunkowywać, to już pozostawiam Państwu. Aczkolwiek, no, jeżeli mamy mówić o postępach, śledztwo jest taką dziedziną, która wymaga dynamiki, szybkości postępowania, zasada szybkości postępowania. To należy koncentrować czynności procesowe, mieć wytyczone kierunki i jak mnie kiedyś uczono, polega ono właśnie na stawianiu pytań i dawaniu odpowiedzi. Jeżeli my mamy określone, ustalone fakty, które są niezbicie stwierdzone, to śledztwo, które będzie się ślimaczyło, spowoduje to, że te fakty zaczną się rozłazić, rozpływać. Jeden komentator przyjdzie, drugi, trzeci, czwarty, to pójdzie do wiadomości publicznej i w ten sposób robi się, jak tu cytowałem świętej pamięci Lecha
Kaczyńskiego taką wodę z mózgu. Dlatego ja oczekuję, że jeżeli sprawa będzie prowadzona właśnie przy uwzględnieniu tych wszystkich zasad, bardzo złożonych, i powiem, to jest naprawdę bardzo profesjonalny temat. Nie można się przed zakończeniem śledztwa, jeżeli ono się wciąż toczy, wypowiadać, co jest, a co nie jest. Ono ma, to śledztwo ma tej odpowiedzi udzielić. Więc ja powiem tak, że nie wiem, musiałbym się zapoznać z materiałem dowodowym, który aktualnie został zgromadzony przez te lata. Wiem tylko, że to mogę Państwu powiedzieć, że od 2004 do 2005 roku przez rok czasu przesłuchano tylko 3 świadków. Nie wiem, jak było w dalszych latach, pewnie lepiej o wiele, tam byli prokuratorzy, którzy tę sprawę dobrze prowadzili, według moich ocen, już jej nie prowadzą tak samo jak ja, więc trzeba by dokonać właśnie takiej analizy, takiej wytyczyć nowe kierunki i rozważyć, napisać plan, zaktualizowany plan śledztwa, plan czynności, przystąpić do działania. Nie mogę tutaj naprawdę w sposób odpowiedzialny wskazać, aczkolwiek na okres, kiedy sprawę zostawiałem w 2004 roku, były już planowane konkretne czynności z przedstawieniem zarzutów konkretnym osobom za właśnie mających związek z uprowadzeniem księdza. Także jeszcze nie z zabójstwem, z uprowadzeniem. I bardzo charakterystyczne i bardzo interesujące w kontekście chociażby naszego dzisiejszego spotkania są jego zapiski prowadzone od grudnia 1983 roku do czerwca 1984, bo wtedy one się kończą. Wtedy, jak pewnie Państwo wiecie, toczyło się śledztwo związane z tak zwaną prowokacją na Chłodnej. Zmierzam do tego, że IPN-owskie śledztwo dotyczące prowokacji na Chłodnej zakończyło się umorzeniem kilka lat temu i właściwie żadna z osób, które brały udział w tejże prowokacji, a to było kilkudziesięciu skazanych z imienia i nazwiska funkcjonariuszy, nie poniosło żadnej konsekwencji prawnej ani służbowej. To tak na marginesie tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Finał jest smutny, ale ja przynajmniej mam nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo w tej sprawie i mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy dobre wieści. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać, czego rozmawialiśmy przed tym spotkaniem, to ja mogę powiedzieć, że przecież ta sprawa robi wrażenie, pan prokurator mówił o grupie przestępczej. Teraz pytanie, czy taka grupa jeszcze do dzisiaj istnieje. Jest zasadne. Proszę Państwa, przecież nie tak dawno, bo chyba 10 lat temu, zginął jeden z chyba z 3 świadków wrzucenia ciała księdza Jerzego Popiełuszki znaczy gdzieś koło 25 października. Usłyszałem, będąc w innej sprawie, jako przesłuchiwany jako świadek w sprawie śmierci pewnego człowieka przez prokuratora Rębacza, tego, który też prowadził sprawę, sprawę śledztwa księdza Jerzego. Kiedy przyszedłem następnym razem, chciałem z nim porozmawiać, powiedziano mi, prokurator nie prowadzi, po czym jeden z prokuratorów nieoficjalnie powiedział, prokurator Rębacz zwariował. Tak, proszę Państwa. Po czym ktoś inny jeszcze powiedział, że prokurator Rębacz dwukrotnie próbowano go otruć. Takie rzeczy zdarzają się w tej Rzeczypospolitej. Tutaj mamy prośbę od ojca Gabriela Bartoszewskiego. Ja pracuję w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej od wielu lat
Jestem promotorem sprawiedliwości w wielu procesach, również w procesie księdza Jerzego Popiełuszki, którego osobiście znałem. I chciałem się na marginesie odnieść do zdania księdza Stanisława, który coś tam napomknął, że to w procesie to jest kłamstwo męczeńskie i jakieś tam nie wiadomo co. Proszę księdza. Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego był prowadzony z punktu widzenia prawa kanonizacyjnego i w aspekcie religii, męczeństwa religijnego. Aspektów politycznych żadnych nie miał. Celem męczeństwa było udowodnienie śmierci materialnej, czyli faktycznej, fizycznej śmierci, na którą jest bardzo wiele dowodów, i męczeństwa formalnego, a więc przyjęcie śmierci przez męczennika, na co byli świadkowie, jest to ja sam słyszałem z jego ust 2 miesiące przed śmiercią, kiedy mówił o pracy wśród robotników, ja się poświęciłem i ja się nie cofnę. Dla mnie, jako starszego kapłana, to była jakaś oczywista, pewna determinacja. I następnie zostało udowodnione bardzo szeroko męczeństwo formalne ze strony zabójców, a więc wyświetlony został system ateistyczny jako prześladowczy, poczynając od encykli papieża Piusa XI poprzez różne materiały obecne Polski Ludowej. Ja osobiście toczyłem spory z wielu kapłanami, nawet hierarchami, którzy mówili, że jest to męczeństwo polityczne, czemu ja przeczyłem, ale okazuje się, że pozycja o męczeństwie opracowana liczy 1150 stron A4, po języku włoskim oczywiście, i męczeństwo zostało ocenione przez komisję 8 teologów, konsultorów, przez komisję kardynałów, też w większej jeszcze liczbie, i nie było żadnego zastrzeżenia. Jednocześnie, jednogłośnie wszyscy orzekli męczeństwo. I tutaj te uboczne sprawy nie obchodziły zupełnie słusznie, bo chodziło, że ksiądz Jerzy w opinii publicznej od chwili śmierci był męczennikiem i Kościół go za takiego uznał. Więc co opowiadają księże, jak to czynić bardzo ostrożnie. Ale dlaczego ja zabieram głos? Proszę Państwa, ja słuchając tego, czytając program dzisiejszej sesji, dostrzegłem, że istnieje duża tendencja do wznowienia procesu. Oczywiście, kto go zabił, to jest bardzo intrygujące i to jest do wyświetlenia, tylko trzeba zwrócić uwagę. Myśmy mieli te problemy przy procesie beatyfikacyjnym, udało się ich uniknąć. Obecnie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jest prowadzony proces o cudownym uzdrowieniu. A więc w toku, toczy się proces. I proszę pamiętać, prawo kanonizacyjne nie przewiduje możliwości prowadzenia procesów. Jeżeli byłby proces w Polsce rozpoczęty, to znaczy to samo, co zawiesić proces w Rzymie. Tak? Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I stąd też te dążenia, badania poufne, one mogą być, bo to jest sprawa do wyświetlenia, ja tego absolutnie nie neguję. Tylko trzeba do cierpliwości i czasu pozwolić, żeby spokojnie został przeprowadzony proces najważniejszy, a więc kanonizacji, bo ksiądz Jerzy Popiełuszko ma ogromny kult, nie tylko w Polsce. Ja osobiście rozkrywam, dysponuję relikwiami, że przez ten czas od beatyfikacji zostało rozesłane po Polsce i po świecie co najmniej 1500 relikwii, a więc jest kult. I ludzie wierzący oczekują kanonizacji. Więc bądźmy troszeczkę cicho, ostrożnie, poczekajmy, przyjdzie czas, sprawę można będzie dalej kontynuować
Ja nie neguję, ale w tej chwili chciałem przestrzec jako promotor sprawiedliwości. Ludzie oczekują prawdy. Moi drodzy, prawda oczywiście jest prawdą i prawdy się nie neguje, nie przykrywa się, tylko są pewne wartości i chronologia ich i tak dalej. A jak chcecie wszystko rozwalić, to proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Ja chciałem teraz jeszcze pan prokurator, ale ja chciałem jeszcze przeczytać w tej książce moje świadectwo. Kilka tygodni po otrzymaniu zapisków, które dotarły do Paryża, zaczęły docierać do mnie różnymi drogami rady płynące głównie z kręgów bliskich kurii warszawskiej. Abym może zastanowił się nad wydaniem tej książki, wskazywano na fragment, w którym ksiądz Jerzy bardzo gorzko wypowiada się o spotkaniu z księdzem prymasem Józefem Glempem oraz o upomnieniach, jakie od niego otrzymał. Postanowiłem pojechać do Rzymu. Tam po audiencji dla Grupy Polskiej w sali klementyńskiej po wyjściu pielgrzymów zostałem przez chwilę z Janem Pawłem II, któremu ofiarowałem najnowsze tytuły edycji spotkania. Wtedy też powiedziałem, że mam maszynopis i faksymile zapisków księdza Jerzego. I wspomniałem o sugestiach dokonania skrótów, a nawet wstrzymania wydania książki. Stwierdziłem, że nie chcę być cenzorem męczennika. Papież mnie wysłuchał i pobłogosławił. Następnego dnia do klasztoru, w którym się zatrzymałem, przekazano mi następujące słowa. Proszę wydawać jak najszybciej, bez skrótów. I to jest odpowiedź. Prawda i tylko przez prawdę. Proszę pana, proszę wybaczyć, sprawa jest bardzo skomplikowana, to nie jest miejsce do dyskusji na ten temat i już. O co chodzi? Kwestia kardynała Glempa. Na 2 miesiące, przepraszam, przed śmiercią ksiądz Popiełuszko wobec innych kapłanów i mnie powiedział, że wprawdzie gdzieś ksiądz prymas go upomniał. I kiedy ja mówiłem, że ewentualnie mogę pośredniczyć w jakiejś sprawie, mój proszę ojca, ja każdej chwili do księdza prymasa mogę wejść, jestem przyjęty. Nie ma żadnego problemu. Ksiądz prymas potem dedykował mu książkę i ksiądz Jerzy nie wyrażał aż takich żalów. Jakaś sytuacja no, mogła zaistnieć, ale nie róbmy z tego historii. Nie miałem i nie mam wątpliwości co do męczeństwa księdza Jerzego. Popiełuszki modlił się o to, aby proces kanonizacyjny przebiegał prawidłowo i zakończył się uznaniem świętości księdza Jerzego i wielkości jego rodzeństwa, nie tylko w skali lokalnej, ale w skali Kościoła powszechnego i całego świata. Natomiast spotkałem się z głosami ze strony Kościoła jeszcze w trakcie procesu beatyfikacyjnego, że prawdy o okoliczności męczeństwa księdza Jerzego lepiej nie wyjaśniać, bo to skomplikuje, utrudni proces beatyfikacyjny. Podobne głosy pojawiają się teraz. Prawda o okoliczności męczeństwa księdza Jerzego miałaby utrudnić, skomplikować proces beatyfikacyjny. Podobny zresztą głos, analogiczny głos, pamiętam, znaczy relacjonowano mi to potem, z roku 2006, kiedy Artur Górski opracował uchwałę, iż Jezus Chrystus jest królem Polski i dał ją do procedowania Markowi Jurkowi, marszałkowi Sejmu. Wtedy kilku biskupów podejrzewanych o agenturalną współpracę z SB, no, nie wymienię nazwisk może, podjęło bardzo taki irracjonalny, historyczny proces w różnych mediach. Nie już, prawda? Nie, w żadnym razie. To jest niemożliwe. Taka uchwała nie ma żadnego sensu. Natomiast, i tu powiem nazwisko, arcybiskup Józef Michalik skierował do marszałka Jurka pismo z prośbą, aby tej uchwały nie procedował, bo zaszkodziłaby ona procesowi beatyfikacyjnemu Rozalii Selakówny.
I tu widzę ścisłą analogię. Prawda o przesłaniu, które przyjęła Rosalia Celakówna, miałaby zaszkodzić procesowi beatyfikacyjnemu, a proces beatyfikacyjny nie może stwierdzić świętości osoby i zarazem odrzucić wartość przesłania. Tak było z świętą Faustyną. Ruszyła sprawa beatyfikacji i kanonizacji dopiero wtedy, gdy uznano jej dzienniczek jako autentyczny. A gdy władze kościelne kwestionowały autentyczność tego dzienniczka, nie wolno było propagować tego kultu przez kilkadziesiąt lat w ogóle. Miłosierdzia Bożego w tej formie, w jakiej Pan Jezus chciał, żeby był ten kult propagowany, to wtedy proces beatyfikacyjny nie mógł ruszyć z miejsca. To są sprawy nierozłączne. Przesłanie księdza Jerzego i prawda o okoliczności jego męczeństwa nie jest przeszkodą na drodze kanonizacji, tylko jest pomocą. Chciałbym krótko jeszcze ze swojej strony odnieść się. Tak się zastanawiam, jakie są podstawy obaw ojca Bartoszewskiego przedstawionych, obaw, że ten proces by nagle został kanonizacyjny zatrzymany, ucięty. Jak każdemu, również i mnie, bardzo zależy, jesteśmy wszyscy bardzo zainteresowani tym, bardzo osobiście zainteresowani tym, żeby jak najszybciej się zakończył, żebyśmy mieli Jerzego ogłoszonego świętym. Tylko ja nie bardzo rozumiem, dlatego, bo w trakcie prowadzenia procesu beatyfikacyjnego, w czasie, kiedy nastąpiła beatyfikacja księdza Jerzego, toczyło się śledztwo. Ono cały czas było otwarte. Prokuratorzy cały czas zmierzali do ustalenia prawdy. W taki czy w inny sposób, ale zmierzali. I to nie przeszkodziło. Dlaczego więc ta obawa, że teraz to śledztwo, które się będzie toczyło, ja tutaj powiedziałem, że nie jestem w stanie przewidzieć terminu, w którym ono zostanie zakończone i w jaki sposób zakończone. Tak trochę per analogiam, dlaczego mamy się obawiać, że dalej toczące się śledztwo przeszkodzi teraz z tego tylko tytułu, że się toczy, przeszkodzi postępowi procesu kanonizacyjnego. Tego właśnie nie bardzo rozumiem. Jakie jest źródło tych obaw? Wtedy, kiedy ta sprawa procesu Toruńskiego toczyła się, opublikowano takie zdjęcie księdza Jerzego z sekcji zwłok, z rękami związanymi i te ręce nam wtedy w podziemiu wydały się zmaltretowane. Te ręce wydały nam się nie takie jak po pobicie w wodzie przez ponad 10 dni, ale jakby storturowane, zamęczone. I ja chciałbym, żebyśmy my Polacy, żebyśmy my ludzie Kościoła, nasi reprezentanci, żeby usłyszeli wołanie tych rąk o sprawiedliwość. Bardzo o to proszę. Brawo, proszę. Wszystko słuszne, co Pan powiedział oczywiście. A panu prokuratorowi też pozwolę sobie odpowiedzieć, że istnieje pewna praktyka w kongregacji. Ja pracuję w procesie od 50 lat i znam sprawę. To, że proces był prowadzony i się ciągnął, to była powiedzmy zupełnie sprawa uboczna. Nie został zaczęty proces beatyfikacyjny, został zaczęty dopiero w 97 roku. A przedtem były prośby i naciski na kardynała Glemba. Kardynał nie rozpoczynał i zupełnie słusznie. Więc ten czas już pan nie prowadził sprawy. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. A w tej chwili, ponieważ proces trwa i zaczynanie takiej sprawy jest wątpliwe. Ale proszę pana, ale to jest coś, chwileczkę, to jest coś nowego. Następnie proszę sobie zdawać sprawę, że co my tutaj dzisiaj mówimy, to jutro Rzymie i Watykanie wiedzą i znają. I przepraszam, i podobne, chwileczkę, zaraz. I
podobne, ale sytuacje były, że nam proces beatyfikacyjny został opóźniony o 11 miesięcy, bo ktoś tam doniósł, bo to głowę trzeba było wyjaśniać. Więc trzeba być ostrożnym i tutaj nie stanowi wielkiego problemu, ile będzie trwało, czy rok, czy dwa, maksimum może trzy, najwyżej proces się skończy, kanonizacja się dokona, w ten czas można wszelkie badania robić, nikt nie będzie przeszkadzał. A na tym etapie dochodzenia, jakieś spokojne, również można robić, tylko chodzi o formalne, żeby formalnego procesu nie wszczynać. Czy wznowienia? Porozumienie jest, dlatego, bo formalnie postępowanie od strony prawnej cały czas jest prowadzone. Tutaj nie jest wczynanie nowego procesu. Jeżeli mówimy o zmianie, to jedynie sposobu jego prowadzenia. Nikt nie rozpoczyna jakby przekształcenia formy prawnej tej sprawy, która się aktualnie toczy. Także tutaj nie ma... Jest różnica między zawieszeniem. Ale nie ma takich kategorii. Nie ma działań żadnych. Ale już dajmy spokój, bo nie ma sensu. Proszę Państwa, ja księdzu przeczytam dokument, który jest dołączony do tego wydania. Wydział 11 Departamentu Pierwszego. Jest to dokument, który jest w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, który został odnaleziony stosunkowo niedawno. Warszawa dnia 4 czerwca 86. Tajne. Notatka informacyjna dane Sanio z dnia 2 czerwca 86. Wydawnictwo spotkania, w nawiasie Jegliński, wydało pamiętniki, dzienniki, popiełuszki, w których zawarte są nieprawdziwe dane lub przekłamania odnoszące się do kardynała Glempa i episkopatu. Glemp i episkopat chcą do tego pośrednio się ustosunkować. Sugestii Glempa na ten temat ma poruszyć w specjalnie wydanej publikacji, prawdopodobnie Oficyna Malarzy i Poetów w Londynie, dr Peter Reina. Publikacja ma się ukazać na początku 87. Doktorowi Reinie udostępniona zostanie dokumentacja zgromadzona w episkopacie, w tym z procesu toruńskiego, wraz z dokumentami z Urzędu do Spraw Wyznań, w tym z procesu toruńskiego, w których zwracano się do zwracano episkopatowi uwagę, iż kazania popiełuszki są wystąpieniami politycznymi. Będą także zamieszczone dane, jak episkopat reagował na te wystąpienia oraz na niesubordynację popiełuszki. Episkopat zbiera dokumentację do wystąpienia do Watykanu z wnioskiem o beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. Keston College, w nawiasie Sikorska, podejmowało inicjatywę, aby opóźnić składanie takiego wniosku i połączyć go z jednoczesnym wnioskiem beatyfikacji popiełuszki. Kardynał Glemp wypowiedział się, że dopóki on jest prymasem, nie może być o tym mowy, nie dopuści do tego. I teraz komentarz. Meldunek Wydziału 11 Departamentu Pierwszego MSW, zajmującego się walką z tak zwaną dywersją ideologiczną i polityczną, na temat opublikowania przed edycją spotkania pamiętników księdza Jerzego Popiełuszki. Notatkę tę opracował zastępca naczelnika tej jednostki, pułkownik Henryk Wróblewicz, na podstawie danych, które uzyskał od źródła SANIO. W świetle zachowanych dokumentów, w tym protokołu zniszczenia akt sprawy Sanio, można stwierdzić, że współpracownikiem o tym pseudonimie był dr Peter Reina. I to wystarczy już. Nazywam się Barbara Dobrzyńska. Ja tu czegoś nie rozumiem, panie prokuratorze.
prowadzicie Państwo dalszy ciąg procesu, jeżeli chodzi o sprawców. To znaczy sprawców nie ma, są inni sprawcy, z tego rozumiem. Skoro ci już oskarżeni są, prawda, sprawcami, nazwijmy to, enigmatycznymi, natomiast są zupełnie inni sprawcy i Państwo chcą tego dociec. I to jest jedna sprawa. I to jest to, o czym mówi ojciec Bartoszewski, że to są sprawy polityczne. Natomiast jeżeli my się modlimy o kanonizację i beatyfikację księdza, który został przez polityków, nie wiem jakich, bo jak się okazuje i po prawej i po lewej, tchórzy, którzy nie potrafią stanąć na właściwym stanowisku i zająć jakąś postawę, bo pan tu wymieniał i pana Olszewskiego, mecenasa przecież i premiera, który nie podjął sprawy, żeby panu oddać sprawę, kiedy został premierem. Tak samo po kolei pan tutaj nam wymieniał nazwiska. Natomiast, przepraszam, ja teraz mówię i proszę być cicho. Tak jest, bo się państwo nie umieją zachować. Ksiądz ojciec Bartoszewski mówi, a tu wiele pań i panów nie bardzo rozumie, o czym ksiądz ojciec Bartoszewski mówi. Więc proszę posłuchać i zrozumieć intencje. Intencje proszę zrozumieć. I teraz wracam do intencji, proszę pana, jednego i drugiego. Że albo się modlimy o kanonizację księdza Jerzego i to są dwie różne rzeczy, albo będziemy politycznie, proszę państwa, roztrząsać za i przeciw, kto zamordował księdza Jerzego. Jeżeli my wiemy, że zamordowali to komuniści księdza Jerzego, bolszewicy i po lewej i po prawej stronie, to my to wiemy, bo i bolszewicy, proszę pana, są i po prawej stronie, tylko udają nam, że nie są prawicowi, że są lewicowi. Są tacy sami, bardzo często widać ich po owocach. I druga sprawa, proszę pana. Proszę zadać pytanie, proszę pana. Pytanie jest jedno. Czy my chcemy, żeby był kanonik, żeby był święty ksiądz Jerzy Popiełuszko? Czy będziemy roztrząsać i spowodujemy w tej chwili, kiedy jest proces na tyle posunięty, że mamy nadzieję, że w październiku 2016 mamy szansę na kanonizację księdza Jerzego, natomiast w sytuacji teraz, to o czym wspominał ojciec Bartoszewski, możemy spowodować zatrzymanie tego procesu, ponieważ się okaże, że ksiądz Jerzy był bardziej polityczny niż święty. Proszę pani, ja trudno jest mi się do pani emocjonalnego tonu odnosić, sposobu przekazania właśnie tych uwag. Niech pan mówi głośniej, bo pana nie słychać. Teraz lepiej? O tak, lepiej. Pani w sposób bardzo emocjonalny, ja bym chciał ten ton emocjonalny pozostawić na boku. Nie rozumiemy się. Naprawdę się nie rozumie. Czy pani uważa, że mnie, czy moim kolegom, którzy znamy coś w tej sprawie, wiemy, mamy jakąś wiedzę, nie zależy na tym, żeby ksiądz Jerzy został jak najszybciej kanonizowany? Przez głupotę. Proszę pani, muszę pani powiedzieć tak. Proces, jak tutaj pani użyła, nie ma żadnych sprawców enigmatycznych. To nie jest kategoria prawna. Ja postępowanie karne jest kategorią prawną. To nie jest sprawa taka, że my możemy sobie to w sposób dowolny traktować. Jeżeli jest proces karny, on się rządzi swoimi prawami, ścisłymi regułami określonymi w kodeksie postępowania karnego. Żeby go zakończyć, to trzeba znaleźć podstawę tego zakończenia, w przypadku na przykład umorzenia, i to uzasadnić należycie. W związku z tym, no ja, druga, no, to są kategorie prawne. Pani mieli pewne pojęcia. My mamy, proces karny jest prowadzony w kategoriach takich, które są nakreślone w kodeksie postępowania karnego, ścisłych reguł prawnych. Natomiast, no, nie można tak twierdzić, że ustalenie sprawców to są sprawy polityczne.
No jak, no, no proszę pani, ja śledztwa prowadziłem przez 36 lat, się zajmowałem śledztwami. Na pierwszej linii przez 30 lat. Najcięższe sprawy, najcięższe śledztwa o zabójstwa, o przestępstwa kryminalne. Skomplikowane, z zakresu przestępczości zorganizowane. Z pewnymi wynikami. I muszę pani powiedzieć, że dla mnie jakoś zupełnie z innej planety ten pani głos dochodzi. Ja jako prawnik i w okresie wcześniejszym, jeszcze przed 90 rokiem i później, nigdy nie zwracałem uwagi na takie rzeczy. Czy my w tej chwili z jakichś odrębnych powodów, które nie są określone w kodeksie postępowania karnego, mamy zakończyć proces dochodzenia do prawdy? Nie, to jest zaczekać. O, widzi pani, nareszcie mamy dialog. Już pani przestała krzyczeć, już pani mówi rozsądnie. Mamy poczekać. A jak pani wtedy powie prokuratorowi, żeby jaką on podstawę poczekania znajdzie? Zawiesić śledztwo? To nie chodzi nie o jest podstawa, ale no to jak pani chce, co pani chce zrobić? Bo jest termin prawny zawieszenia postępowania przygotowawczego, jeżeli zachodzą przesłanki uniemożliwiające prowadzenie. Nie musicie tego nagłaśniać. Proszę pani, a kto? Proszę pani. Ojciec Bartoszewski. Proszę pani. Proszę pani, ale ja jeszcze raz powtarzam, że śledztwo prowadzono w trakcie, kiedy toczył się proces beatyfikacyjny. I to śledztwo niczym procesowi beatyfikacyjnemu, jeżeli na tej płaszczyźnie rozważamy zagadnienie, nie zaszkodziło. Tak samo toczy się proces kanonizacyjny, toczy się śledztwo. Jakiś mamy problem, z czym? Czy tak jak tu ojciec sugerował Bartoszewski, że co, że zmiana, która jakościowa, która ma nastąpić, łączy się ze zmianą prokuratora, czy ze zmianą formy prowadzenia tego postępowania, o którym mówiłem, czy ja stwarzam jakieś zagrożenie? Bo tak już odczuwam, że troszeczkę... A no wreszcie, właśnie, słyszą państwo, ja stwarzam zagrożenie dla procesu kanonizacyjnego. Ja. Tak? No i to wreszcie chciałem to od pani usłyszeć. Natomiast ocenę pozostawiam państwu. Ja sam już dłużej tego po prostu, no nie... Myślę, że bezprzedmiotowa jest dalsza wymiana zdań. Chciałbym poprosić księdza Stanisława o krótką modlitwę i błogosławieństwo, żebyśmy rozeszli się do domów jednak w pokoju. Orozuj się Bogu, orozuj się Bogu. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pana. Błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W dzisiejszej Ewangelii, bo jest święta Matki Bożej Gromnicznej, święta Hieronimy Państwa Świątyni, słyszę wprost postawca Syna Ola, do Matki Najświętszej. Twoją duszę, Twoje serce, wszelki miecz boleści, aby najaw wyszły zamysły serc wielu. I ja to ten miecz boleści przenika serce Matki Najświętszej, ale również w tym mieczu boleści my mamy swój udział. I ta boleść jest potrzebna, aby najaw wyszły zamysły serc wielu. I zamysły dobre, i zamysły złe. I abyśmy umieli odróżnić jedne od drugich. Sprzeciwić się zamysłom złym, a wspierać zamysły dobre z pomocą Matki Najświętszej, Bolesnej i Zwycięskiej, Królowej Pani Nieba i Ziemi, a zarazem Królowej Polskiej Korony. Błogosławienie księży Jerzy, módl się.
błogosławiony Stanisławie, biskupie męczenniku, patronie ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Módl się za nami. Pamiętamy, że Stanisław, w historii oczywiście, że Stanisław, biskup męczennik, rzucił ekskomunikę na króla Bolesława Śmiałego i król stracił władzę. Gdy procedowano ustawę o in vitro za poprzedniej władzy, arcybiskup Henryk Hodel powiedział publicznie, że każdy, kto polityk, kto popiera ustawę o in vitro i procedurę in vitro, ludobójczą, weterynaryjną, jest w stanie ekskomuniki late sententie, w odróżnieniu od komuniki ferende sententie. Late sententie to znaczy obowiązuje ta ekskomunika ipso facto, choćby nie była ogłoszona przez kompetentne władze kościelne, przez biskupa. Reakcją wczesnego prezydenta była ironia i żyderstwo. Ekskomunika to jest jakieś średniowiecze. A gdyby ona była, to by to bardzo zaszkodziło relacjom między państwem a kościołem. No, przydałoby się odnowienie tych jasnych, jednoznacznych kategorii moralnych i świadomości świeckich wiernych i świadomości naszego przygodnego, pochwalnego duchowieństwa. Pan Bóg nam z tym dopomógł. Króli na chyste, zawsze to nasze rycerskie polskie hasło. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.